Cześć, tutaj Adam z kanału Adam's Fishing TV. Witam Was nad wody. Dzisiaj jestem gościnnie na łódce u Sławka. Tutaj jest Sławek, Piotrek. Siema, siema. Dzisiaj będziemy wędkowali we trzech, jak już widzicie, na rzece, na otwartej wodzie. Spróbujemy namierzyć rybę, ustawić się i jak tylko coś będziemy mieli, na pewno do Was wpadniemy pokazać, pochwalić się, jakie ryby udało się nam połowić, a na pewno coś się będzie działo, więc zostańcie, trzymajcie za nas kciuki i do zobaczenia za moment. No i oczywiście złośliwość przedmiotów martwych. Sławek miał właśnie teraz rybę. Kamera nie chciała mi się włączyć, więc oby ryby nie męczyć, została z powrotem wrzucona do wody. Mam nadzieję, że następnym razem uda mi się kamerę uruchomić, żebym Wam mógł pokazać tą rybę. Tutaj Piotrek miał jedną, Sławek jedną, ja na razie bez ryby. Tutaj obok nas na drugiej łódce jest Krzysiek, Rysiek i Kuba. Kuba też fajnie już połowił z tego, co widziałem, ale dzień dopiero się rozkręca, więc założenia jest, żeby ryby były. A jak będzie, to się przekonamy na koniec dnia, prawda? Nie zawsze ryby muszą być, ale jak są, to jest super. Jakoś branie teraz? Okej. Teraz tylko uwolnienie i ryba do wody. Masz coś do odhaczenia? Tak. Elegancko, rybka bez strat. Pewnie, wszystko gra. Do wody. Płyń malutka. Dajesz, Piotrek, dajesz. Wędeczka zrobiła robotę. On wymiana na lżejszą, co? Tak jest. Najbardziej delikatną niż nie na lżejszą. Najbardziej delikatną, mniejszy ołów. Mniejsza właśnie przynęta, mniejsze obciążenie i proszę bardzo, są efekty. Czyli jak kolejny raz, jak się nic nie dzieje, trzeba zmieniać, kombinować. Popatrzcie, jak fajnie się mieni w słońcu. No, powiem Ci, że gratulacje. Takie ryby już można łowić cały dzień, nie? Delikatnie zacięta, za samą wareczkę. No. Troszkę ospałe są te rybeczki. Delikatnie biorą, no. Bardzo ładne. Bardzo ładne. Dawaj, dawaj, no. Damy ponownie. O, już coraz przyzwoitsze. Są zmarznięte? No, zimne są. I one nie mają te brania, są prawie niewyczuwalne. A to zawsze wiosna taka jest. Bye bye. No i rybka wraca. Troszeczkę zmarznąć, ale jak jest fajna ryba, to wartość. Rekompensuje to troszeczkę wszystko. Słońca, troszeczkę nieba. I parę rybek i więcej nic nie trzeba. Szczęście. No i co to jest? Podczepiony. Tego jeszcze nie grałem. A już miała być ryba wyjazdu. Będzie. Jeszcze troszkę. Jaka malutka. No. Taka do akwarium, nie? Ale najważniejsze, że coś się dzieje, emocje są, sezon sięgają zenitu. Się otworzył, łódek coraz więcej dopływa, bo już przelotki przestały obmarzać, już się naprawdę przyjemnie zrobiło, w ręce w miarę ciepło już nie przymarzają, więc nie jest źle. Nie trzeba ich w kieszeni trzymać. Ciężko jest trzymać ręce w kieszeni i łowić ryby, nie? Ciężko. O, naprawdę. A zobaczcie, w jaki sposób zestaw jest zrobiony. Jest ciężarek, taki przelotowy, krętlik, fluokarbonik, dwie stopy i haczyk, dwójeczka z tego, co widzę. I po prostu ciężarek leży na dnie, reszta przynęta pracuje około 2 stóp od dna. No i takie fajne rybki. Się nastroszył. No słuchaj, zdenerwował się, chciał zjeść, a ty go ukułeś.
O proszę, i Adaś też już ma rybkę. Ty, żeby nie było, że ja nie łowię. Oczywiście. No to ludzie powiedzą, o, inni łowili, on nie. Bo ja nagrywam, więc moich jest jak najmniej. Ale poprosiłem Piotrka, żeby wziął kamerę, nagrał. Żebyście nie myśleli, że po zimie straciłem wyczucie i ryb nie potrafiło. No, jaka ładna. Ale... No, już ładna. Słuchaj, no pewnie, no. Ja czasami lubię zmierzyć tak dla samego siebie, wiesz? To ja myślę, że będzie miał ze 14,34. I pół. 14,5? No to kłodra, no. O. Przynajmniej u ciebie mogę podpatrzeć. Jeszcze taki nie było dzisiaj. Ale cały czas powiem ci w tajemnicy, że pracuję nad tym. Super, żółwiek Piotr. A, gratulacje. Dziękuję. Jest ryba. Popatrzcie, jak ładnie pracuje wędeczka. Co to za wędka? St. Croix. Legend Tournament. Legend Tournament. Walleye Series. Walleye Series. Ok, zobaczcie, jak ładnie pracuje. Popatrzcie, pod jaką rybką. Jak pięknie ta wędka pracuje. Przy takich delikatnych braniach, jakie są na początek sezonu, to wędka naprawdę sprawdza się. Każde dotknięcie czuję. Ale jak delikatnie biorą, za samą wareczkę. No, nie no. Połykają tak, że nie można wyciągnąć jak w lecie. No. Tylko za samą wareczkę. Taki maluszek. Odrzuć w drugą stronę, żeby nie odprowadził stale. Tak, a jeszcze rybkę ma. Też masz? Zobacz, ma. Jeszcze jedna rybka w środku. O, no, no zobacz jakie łakome, no. Okej, jak widzicie, dzisiaj jestem na łódce gościnnie u Sławka. Silnik na rękę, to troszeczkę więcej miejsca, bez konsoli. Czy jest? Dopiero potrzebujesz, czy go widzisz? Ty, spory! O, czekaj, ale czekaj, ładny! No, do tego już trzeba podbierak. Okej. Okay. Jest! No to chyba będzie dzisiejsza ryba wyjazdu jak do tej pory. Trzeba ją przymierzyć, co? Bo później będziecie się sprzeczać. Który większy? Który miał większego? I mowa o rybie oczywiście. Ładny, no. Ładny, ładny. Będzie miał więcej jak 15. No ja myślę, że 15 i pół powinien mieć. No, czekaj tutaj. Komisyjne mierzenie. To będzie IB, tak zwany. Ile 15. Ma? 15 przekracza. Teraz. 15 kłoderki. No to walnąłem się o chłodetkę. No. Wyszło słońce, zaczęło bardziej grzać, woda troszeczkę cieplejsza się zrobiła i ryba się bardziej uaktywniła. Fajnie, że mogę dzisiaj ja ponagrywać was, pokazać tutaj wszystkim, co oglądają, jak też inni łowią ryby. Rybę se zostaw, oddaj haczyk. Bardzo fajnie, że zostawiłeś rybę, bo następnym razem, jak go złapiesz, to już będzie większy. Tak jest. I proszę bardzo, Adaś. Koluje rybkę. O, jak, ale piękny sandaczek. Reszta. Czyli nowa taktyka. Tak, no, zmieniłem na taki sam zestaw, co Piotrek ma. Czyli, zobaczcie, ciężarek przelotowy. Dostałem od niego kulkę pomarańczową, Sławka ciężarek i krętlik, no bo jak mówiłem, nie jestem u siebie na łódce, więc nie wszystko mam. Ale dzięki uprzejmości kolegów mogę wam taką rybę pokazać.
Piotrek się napatrzył na mnie, mówi, teraz ja ci pokażę, jak ryby się łowią. To jakiś maldu. Ale jest. Chudy, ale byk. Ale jest i cieszy. Wszystko tak strasznie delikatnie, za samą wareczkę. Temu też się spinają, nie? Ile jest nietrafionych. Szykuj podbierak będzie, szykuj podbierak. Patrz, jest. Kolejna piękna rybka ląduje w podbieraku. Jak prawidłowo zapięty sam kącik. Sam kącik zapięty, tak jak powinien być wpięty. Umiarkę. No i mierzenie, żeby dla mnie wygląda 14,5. 15. Prawie. 15, równo przypadku. No to jest i kolejna rybka do wody, żeby wyrosła. Co i nie, ponownie Adam w akcji. Co nie bądź nagraj, bo będzie, że ja nic nie łowię. Jak nie, rybki pięknie siadają. Widziałeś? To jest normalnie, tak jak ta ryba jest delikatnie zapięta. Moment, tylko kamera była odłożona na sekundę i Piotrek mówi, mam. A ta praca, to trzeszczenie kołowrotka, to jest to, co się czeka całą zimę, nie? Ładnie. To się Sławka ciągnie. Czekaj. Trzeba będzie Sławka tak zimę. O, można? Jeszcze chyba nie będzie to. No nic. Rzucamy wszyscy w jedno miejsce, delikatny prąd i... No to nic, ja tutaj rybę nagrywam, a wy tam walczcie z tymi wędkami. Nie kuj, ja ci krzywdy nie zrobię. Ale zobacz, jakie fajne ubarwienia mają po zimie, nie? Jeszcze z tej zimnej wody. Woda ma temperaturę 34,7 stopnia Fahrenheita. Jakaś przyzwoita, ale... Trzaska łebem. Podbieraczek? Nie. No nie taka jak myślałem, wiesz? Spięła się w sobie przy samej łódce. Myślałem, że będzie dużo większa po tym, jak szarpało. Ale ta już przyłożyła. To już było przyłożenie. Ta już przywaliła. Dlatego myślałem, że będzie większa, ale... Jak to już kiedyś mówiłem, lepszy ryc niż nic. No i postanowiliśmy się zebrać na dzisiaj. Parę rybek było. Bardzo sympatycznie spędzony czas nad wodą. Pogoda dopisała jak najbardziej. O! I jeszcze pożegnanie z rybą. Proszę bardzo. I takie właśnie pożegnania to ja lubię, wam powiem. No i... O! No jest. Całkiem przyzwoita. No to tym bardziej widzicie, jaki mieliśmy dzień, jak spędziliśmy, co Piotrek powiesz? Było fajnie, myślę, że jeszcze jutro troszkę połapiemy sobie. Ale czas się zbierać, prawda? Tak, czas się zbierać. Jeszcze trzeba pojechać, coś zjeść, parę rzeczy porobić, tak? Ładnie, no, nie... Bo ta następnego szykować do sezonu. No już właśnie to będzie teraz ten czas, żeby te wszystkie łódki szykować. Ja jestem na very happy. A jak Sławek u ciebie dzień? Pięknie, zapraszamy. Widzieliście, znaczy się słyszeliście, zaproszenie było.
Na pewno jak śledzicie mój kanał, widzieliście tą tamę nie jeden raz, jeszcze nie jeden raz zobaczycie, bo naprawdę jest to fajne miejsce do łowienia. Jeżeli nie macie pomysłu, gdzie pojechać, gdzie popróbować, na pewno warto. Jeżeli by ktoś miał pytania, gdzie, piszcie, na pewno wam podpowiem, co i jak. Ja nikomu wody nie żałuję, nie ukrywam miejsc, w których łowię, jak zawsze widzicie na moich filmach. Widzicie pełny obraz dookoła, a nie tylko rybę i dno łódki, jak niektórzy potrafią to zrobić. Właśnie po to jest kanał, żebyście mogli podpatrzeć, zapytać się, dowiedzieć czegoś nowego. No i tyle. My się zbieramy. Dzięki, że byliście, że oglądaliście. Dajcie łapkę do góry, napiszcie komentarze, dajcie subskrypcję, bo wiem, że dużo osób ogląda mój kanał, co nie ma subskrypcji, a widzicie, warto, więc zróbcie subskrypcję, będziecie na bieżąco, będzie mnóstwo fajnych wyjazdów w tym sezonie na otwartą wodę. Więc do zobaczenia na następnym filmie. Trzymajcie się, cześć!